previously on Resident Evil Revelations. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you've thought of everything. But even the FPC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. And Terra Grigis, no more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. I'll find you, Jill. I promise. We are Veltro. Vengeful messages from the depths of the Inferno. Terrorists. We killed these bastards already. It looks like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia. And vengeance. Jill, look at this. The whole ship's out of power. The ship's running on emergency power. But the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. No, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale tak jak mówisz, Parker, brzmi to nad wyraz skomplikowanie. Witam was, rezydenci zła, już w piątym odcinku z gry Resident Evil Revelation numer 1. Okej, co my mamy zrobić? Przewrócić zasilania. Dobrze, okej, w porządku, pomalutku, powoli, bo tracę oddech, kurwa, i nie wiem, co mam do końca zrobić. Na początek przeczytajmy sobie tą właśnie drobną notateczkę. Bloody Full, pięknie, dowiedziałem się wiele i sporo. Kurde, ile tu sabotażystów jest, mordę kopane. Wszystko tutaj rozdupcą na tym stateczku. Okej, chyba nic więcej tu nie ma, do przeskanowania też nie mamy. O, jest jakiś bajer, sorry. Ach, kurwa, 8 pestek to snajpy. Lubię. A dzisiaj dużo sobie postrzelamy troszeczkę rezydenciaki ze snajpy. Ogólnie wiele się będzie działo. Musimy taktycznie podejść do niektórych temacików. Ale wszystko na spokojnie, bo się bańka nam przegrzeje. Raymond! Take it. You might need it. Like you said, turning on the power won't be easy. Też mi się tak wydaje. That key will get you through the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the build. But tell me something first. You didn't see any other FPC members here, did you? I can't reach my partner, Rachel. Damn it! I haven't heard from her since she went to the build. No my już chyba w sumie wiemy, co się stało z koleżanką Rachel. Oj, nie, kolego Parker, bo wszyscy właśnie umierają na pewno z ciekawości, co się dzieje teraz w Solarium. Więc rezydenciaki, wracamy sobie w miejscówkę, w której w sumie byliśmy w ostatnim odcineczku, gdyż już wydaje mi się, że wszystko się przefiltrowało, a wręcz jestem tego pewny. I znajdziemy tam sporaźno przedmiocików, które ułatwią nam nieco rozgrywkę. Konkretnie mnie interesują trzy przedmiociki, nie? A zobaczycie troszeczkę, jak delikutaśnie zmieniła się ta miejscówka. Co ma w sumie teraz do zaoferowania? No nie ma co, mordeczko, wyglądałeś groźnie. Ale umarłeś jak ostatnia pizdeczka, nie? El voilà! Nurkowanie! Muszę przyznać, że w tej części nurkowanie jest bardzo przyjemne. Zazwyczaj w niektórych grach strasznie topornie to wszystko funkcjonuje, a tutaj el voilà. Nie ma zbytnio tragedii, chyba że Parker mi się tu wpierdzieli. Przedział dla niepalących. Pozwól pan, że se bryknę tutaj na drabinkę. Okej, pęklaki, wszędzie wkoło pęklaki. Ale jeszcze troszeczkę jest tutaj porozrzucanych śluzaków, gdzie chciałbym je przeskanować. Oczywiście gra mi odmawia posłuszeństwa. Amination i El Voila.
To będzie bardzo istotne. Walizeczka na ammo do rifle guna. Dobrze, dobrze. Tu nic nie ma. O, ale tu mamy rąsie, właśnie. Tu jeszcze mamy gluta. No i co? Na baśkę. No Gili. Żeś spierdzieliła. Myślałem, że będzie może jak w Tomb Raiderze. Starych klasycznych pamiętam na PSX-a, jak się grało, to właśnie Lara potrafiła na banieczkę skakać. Och, z łezką w oku. Człowiek wspomina tamte czasy. Boomer. No, dużo punkcików dają te gluty, muszę przyznać. Więc naprawdę warto sobie tutaj zajrzeć. El voila, jeszcze części mamy. Tu już jest drugi przedmiocik i o! Wabiki. Wabiki się bardzo przydadzą. Chociaż wabiki to mi się kojarzą teraz z serialem Rick and Morty. Ale nie będę wam tutaj nic spoilerował. Polecam piąty sezon. Akurat właśnie człowiek ogląda. Dobrze, ammunition do strzelby mamy. No i spoko. Będzie to dobra miejscówka do tego, żeby sobie tutaj od czasu do czasu wrócić i uzupełnić jakby co nasze zapasy. A zapasy na bank się nieco uszczuplą, jak oczywiście dalej fabularnie będziemy cisnąć, aby do przodu. Dobra, spindalamy sobie stąd. Nic nas tutaj już raczej więcej nie czeka, ale cały czas wydaje mi się, że jeśli byśmy chcieli tutaj wrócić, no to te stwory się kurwa na bank przemienią. Chociaż chyba już nie będziemy sobie tutaj wracać, a nawet jeśli, to ja wrócę sobie tutaj rezydenciaki bez was, żeby już nie tracić czasu nagrywania i zbytnio nie przynudzać. Dobrze, wszystko preloadowane. Tutaj już raczej w tej auli nic więcej nie podniesiemy, więc musimy bryknąć do zęzy. Chociaż to głupio według mnie brzmi, ale może pod względem fachowym tak się w statku określa to pomieszczonko. Zyskaliśmy również klucz kotwicy, więc moglibyśmy odblokować sobie jedne drzwi, które w sumie mijaliśmy na początku rozgrywki, ale wydaje mi się, że będziemy jeszcze sobie tam przechodzić, tam będziemy brykać, więc klucz sobie wtedy wykorzystamy. Więc nic, nie ma prawa się zbytnio rezydenci zła zmarnować. Parker, jesteś. Bez ciebie to jak bez ręki, nie dałoby rady. Okej. Music stop. Jeszcze autosave powinien być. Jak tu mrocznie, jak tu klimatycznie. Autosave jest, więc będzie się działo. Na grubo. Co my tu mamy? Brak zasilania. O, ta monetka by się przydała. Jakaś specjalna. Czy mogę te... Nie mogę tych rybek rozdupcić. To nie jest Resident Evil 4. Refill. O, jaka piękna pani. Tu wrzucam monetki, dobra. Japonia, tego nie ogarniesz. Kapką, kurwa, wyspa czuchy. Co ona tu ma? Municję do Magnuma. To mi się kojarzy też chyba z czwórki i piątki. Taki system wajch. Powinien być przycisk tylko, no. Kapką. Tak, w tak rozdzielnicach taki wajch się nie montuje, no. Jeszcze ogólnopublicznych. Każdy mógłby sobie to bryknąć i to dziabnąć. They have things like casinos. Tak, panie Parker, ma pan rację, nie? Ale wracając do tematu refilu, nie doszukuj się logiki tam, gdzie jej nie ma, tym bardziej w grze o zombie. No tutaj bardziej mutantach. Mamy notateczkę, raport pracownika kasyna. Wejście VIP. 107 gramów, no to tam będziemy musieli ułożyć na wagę. Nie trzeba być Sherlockiem, żeby to odkryć, prawda? Dobrze, zdrówko mam. Czy coś tu gdzieś jest ukryte? O! Łapuśka. W sumie szczerze to spontanicznie ją teraz odkryłem. Nawet nie wiedziałem, że ona tutaj jest. Pardon, przepraszam. No, nic więcej raczej nie ma. Kasyno ogólnie mi przypomina Resident Evil Resistance. Tam żeśmy troszeczkę się ubawili w kasynie. O kurwa, twoja maś jak krwisto.
like he's in a video. A gift from our friend in the gas mask. Thank you. Że... Bad motherfuckery skoczne są. No ale pięknie, pięknie książkowo żeśmy je rozlupcyli. Tak jest, troszkę spokoju Gilly Gilly Valentini. No i co, teraz trzeba było jakiś działający automat znaleźć. Jedna moneta wiosenki nie poczyni. Dawaj Gilly, liczę na same siódemeczki. No, to się refilu przeliczyłeś. Jest tu jeszcze jakiś automat? Może tu, może ten. No, dropnij mi coś. No kurwa, ten też nie da? Jest jeszcze jakiś inny? O! Ten też nie daje? Urła. Ten nie da, ten nie da. Ten też w sumie nie da. Też nie dropnął. Co, jeszcze raz mam kurna tu kombinować? Zazwyczaj mówi się do trzech razy sztuka kurna, nie do czterech. Ale dobra, okej. Ech, krwiście. Ja też wspominałem wam nieraz przy okazji serii Let's Playów i jeśli mamy takie jednorękiego bandytę, ja swojego czasu trochę gotówki przewaliłem na takich automacikach, ale spoko. Okej, musimy 107 gramów, tak? Okej, było blisko, ale niewystarczająco. 102. Lecę na totalnym spontanie, więc nie krzyczcie. 3, 2, 4. I w sumie spontan jest zawsze najlepszy. Udało się. Szczelba. Mnie ta notatka interesuje, na bazgrana notatka. Najdroższy, ukochany przyjacielu. Dobrze, dobrze. Straszne, przerażające notatki, które mało kto czyta i za to powinni być wszyscy karani, bo poszerzają troszeczkę właśnie wiedzę. O, części dodatkowe, dobrze, przydadzą się. Więc pamiętajcie, zawsze przy pierwszym chociaż podejściu do rezydencji zła, jakiejkolwiek części, polecam czytać notateczki. Ale same dobroci. Krytyczny strzał. Dobra, to bym sobie gdzieś zaaplikował. Naładowany strzał. Pomyślimy zaraz nad tym. Do szczelbuni. Magazynek. No, magazynek moglibyśmy tutaj rozszerzyć. Szybkostrzelność. Może... Nie, szybkostrzelność byśmy jeszcze sobie zostawili. A tutaj strzał krytyczny, to bym chyba tutaj zapierdzielił. A czy jest sens? W sumie więcej krytyków tutaj byśmy uzyskali, tak? Abyśmy szybciej strzelali. Więc tak, może... O, zróbmy tak, bo i tak będziemy dwoma strzałami napindalać. Krytyki będą fajnie siadać. Obrażenia plus 20, okej. Dobra, zostawmy to tak, jak jest teraz. Oczywiście też odblokowaliśmy nowy pistolet. Możemy z niego mocno pokorzystać. Raymond, nie wiem, czy zauważyliście go właśnie, miał. Ale ja wolę beretkę, więc zostajemy na razie przy beretce. Kurwa. Jak ja bym tak skoczył, to by mi nogi w dupsko weszły. Gilly. Jesteś prawdziwy hirołak. Myślałem, że nie będzie dało rady tego przeskanować. O kurwa, twoja mać. No na razie nam się z ziołem tutaj widzę powodzi. Przydałaby się też taka właśnie walizeczka na jeszcze więcej ziół. Albo przy właśnie tych skanowaniach, po jakimś osiągnięciu też pułapu, nie? Żeby było tego więcej. Ale dobra, nie można mieć wszystkiego już w chwili.
No zobaczmy, panie Parker. Ale oczywiście uprzedzam, będzie klisze i no, nie będzie działać. No przecież to jest oczywiste, no kurwa, no. Czego wy nie rozumiecie, no? No, no, myśl. The key's gone. I'll look around for it. Okay. I'll check around here, see if it turns up. No, na pewno. Radio me if you find it. Na pewno, panie Parker, pan znajdziesz. Brudną robotę właśnie będzie Gilly Gilly Valentini tutaj odwalać za ciebie. Aj, kurwa, nie. No, ale nic, przynajmniej my będziemy lepiej się, no, w teorii bawić, prawda? Znaczy właśnie coś jest, bo ja tak nie używam tego skanera. Nie, nie ma. Trzeba być czujnym, może gdzieś właśnie jest ukryta rąsia. Dobra, ja w tym czasie sobie pierdyknę boosta kofeinowego. Ale tutaj burdelix jest. Dobrze, to będziemy musieli sobie wydłubać. O! Nabiera to kształtu, nabiera Bloody Full. No to jeszcze w międzyczasie. Ach, mini siekierka. Didn't Raymond say his partner was in the bilge? That means Rachel or whoever has the key. We just have to find her. I think I might have an idea where she is. That corpse you ran into earlier? Yeah, I just pray it wasn't her. O kurły synu ty. Aż tak sobie pogrywasz, kolego sympatyczny? Nie ma co ich skanować, bo w sumie już mamy na full. Ale interesuje mnie, czy w szafeczkach coś się przyresetowało i mamy znów przedmioty. Nie, nie ma. O! Ale jakaś rzecz jeszcze tutaj, kurwa, jest. Teraz właśnie taką mamy rozkminkę, czy rzeczy, które dawało się przeskanować, są ponownie dostępne. O, jak go dupło pięknie! Jak pięknie go dupło, ojej. Siadło konkretnie. Mam od shotguna, mam na full. No znowu jakby są dostępne. Czy może ja już przy pierwszych tych odcinkach tego nie brałem? Nie, no brałem, przecież wszystko. Wszystko czesałem. Nie wiem, czy żeście to słyszeli, ale taki odgłosik nucenia był. Creepy. Robi się delikutacznie creepy. Christopher, jesteś tu? Znany motyw. Jeśli graliście w Village, to coś takiego było podobnego. Gdzie z tymi łapami do Jill? This is where I found that dummy of Chris. Where is the real Chris? No my już oczywiście, Jill, wiemy, gdzie jest Christopher. Pędzi ci na ratunek. No, więc pomysł z wyskakującym lykanem przy okienku, już wiecie skąd został zaczerpnięty. Nie, no to tak na siłę podciągam. Oczywiście na pewno tak nie było. Wydupcamy stąd. Skoro tak, czy tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. A szukali mnie banda polskich dycydentów, kurwa. Ja nie lubię, jak mnie ktoś oszukuje. Weź. Weź mnie zaskoczył, chłopie. Bardzo żeś mnie zaskoczył. O, ale pięknie dupnąłeś. Jakie to było soczyście zajebiste. Ajej, ua. Siadło, siadło ładnie. Nie, no nie ma, nie ma. Nie ma wszystkich przedmiocików. Oż kurły syn. Może nie to, że się zlunkłem, no ale kurwa, nie spodziewałem się też go tutaj. Chodź pan. Potem będziesz pan za fucking beastem problemem.
No groźny, jesteś groźny, to ci muszę oddać. O! Amunicja do karabinu. Tu kilka chyba szafek było do otwarcia, to jeszcze zobaczmy. No nie, no szafki nie, szafki się nie resetują. Dobra, zostawmy ten temat. Też nie ma co tutaj maglować i wałkować. O, el voilà, te drzwi też będziemy mogli sobie otworzyć. Znajdziemy tutaj sporaś, no właśnie rzeczy. Co mnie osobiście kurwa cieszy. O, jak się ładnie zrymowało. Znaczy, ile my mamy? Granatów mamy 5, wabików mamy 3. Dobra, dobra, dobra. Jesteśmy ready to fight. O, tak. To ja lubię, to mnie się podoba. Zmiana broni. Po zmianie możesz odzyskać z każdej skrzyni z broni. Bardzo mi miło z tego powodu. Ciekawe, czy na wyższych poziomach trudności też tak jest. No to skoro mamy to co całą, cacuszko, to przydałoby się troszeczkę tutaj podziałać, prawda? Tak, szybko strzelność sobie stąd usuńmy. Na razie ze snajpy nie będziemy tutaj zbytnio ubijać naszych tutaj glutów. No i co, magazynek number one? Nie, może magazynek number two tutaj zapierdzielimy. Działania mocy obalającej o 100, ok. Chociaż tutaj by się bardziej to przydało chyba do Shuguna. Wrażenia, pojemność magazynka. Dobra, zróbmy tak, że na razie wszystko tutaj pousuwam. Seria dwóch strzałów to tutaj się przyda. I tak, obrażenie number two, to bym chciał. Magazynek tyk. I może krytyki, o. O tak, to mi się podoba. To mi się podoba bardzo. Tutaj obrażenia też bym chciał, żeby były lepsze. Może spętanie, o. To sobie zapierdzielimy. Magazynek, dobra, jakoś sobie poradzimy. Obrażenia. Chociaż jeszcze tutaj mam szybko strzelność number two. Też zaaplikujemy. Pistol troszeczkę jest tutaj poszkodowany. Ale szybkość strzału również damy. Naładowany strzał. To by było ciekawe. Może zwiększyć siłę strzału przytrzymując przycisk ataku. No dobra, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Przyznam się szczerze, że jak grałem sobie wcześniej na prywacie, to ja jakoś z tego mocno nie korzystałem. Ale dobra, skoro jest, sprawdzimy to. Przetestujemy. Czuję zimny powiew z zewnątrz. No tak. What the fuck is going on in here? Zimny powiew. Zimny niczym momentami teksty cringe'owe pana Refila. O nie, gluty, gluty, wszędzie gluty. Okay, it was around here. No tutaj Jill to było, tu. My już oczywiście wiemy, że coś się kroi. Ale będzie nieciekawie. Bo jeśli refilek tak się zbroi, to coś już oznacza. I el voilà. Gdzie jest kurwa ciało? Ja się pytam. Ja się pytam, się zapytowuję. Autor nieznany. Z czymś mi się to kojarzy. No ale tak śmieszki heheszki zostawiając na boku, właśnie tutaj dowiadujemy się, że Rachel niezbyt chętna była właśnie na tą misję. Już przeczuwała, że coś kurwa będzie nie tak. No i miała rację. Oh shit. You. Jill, what's wrong? I found the target. And she's a zombie. Isn't that always the case? Aż mnie kurwa przytkało. I Jilly, jak zombie? Ona nie jest zombie. Tak mi się wydaje, że ta linia dialogowa jeszcze została, ostała się właśnie z wczesnej wersji Resident Evil Revelation. Ale fajna ciekawostka. O ty kurwa, twoja mać! I'm on it.
Ja pierdziu, ale to było creepy. Możecie mówić co chcecie, ale naprawdę jeśli się rozgrywa ten tutaj fragment, no to są takie drobne ciary, gdzie cię taki potwór gania i jeszcze coś mówi, nie? Mówi, że jest na pół człowiekiem. I też rozkminiając to fabularnie i całkiem poważnie, Rachel no jest jedynym chyba takim znanym przypadkiem, gdzie wirus The Abyss naprawdę spełnił swoje oczekiwania, tak? Względem jego. Jest prawie, że idealnym nosicielem. Jeśli by tak troszeczkę dopracować, żeby Rachel zachowała swoją bardziej ludzką formę, to jak cię mogę, kurna, byłoby galanto. Ten taki dziwny dźwięk, co teraz tutaj słyszycie, nie? No to jest właśnie ten dźwięk tego naładowania gana. Więc też nie bądźcie zszokowani zbytnio, co tutaj się odpierdziela. Okej, okay, alright. Kolejne starcie. Uż ty kurło jedna. O ty kurło. Jak ona biega, ja pierdzielę. Oż kurła, jak mnie poharatała po jajeczkach. Co tu się dzieje, się pytam się. Jesus fucking Christ. Nie chcę w nią wpierdzielać całej amunicji, którą mam, tak? Więc tak sobie pestkuję, szprejuję niczym w CS-ie, żeby tylko, aby tylko ją przegonić. Ja pierdyle. No te krytyczki tutaj przekładają się na to, że jest the besta, nie? Jest dobrze. Dobrze to wszystko siada. O ty kurwa twoja mać! Pięknie, pięknie, pięknie. Wszystko naprawdę bardzo fajnie, pięknie, ale ja nie wiem co tu się dzieje. Więc wybaczcie mi. 33 peski, okej. Okay. Przydałoby się jeszcze troszeczkę więcej. O! O! A, wykrakałem sobie. Bardzo dobrze. Przydadzą się, czemu by i nie. Okej, taktyczny odwrót. Masz jeszcze jednego na dokładkę. Parker, strzelaj, strzelaj, proszę cię. Proszę cię, zrób mi tą przyjemność i strzelaj. Nie oszczędzaj się, mordo. O kurwa, teraz to ja mam takiego naładowanego. Jak to fajnie brzmi. Ja pierdzielę, jakbym z jakiegoś magnuma napindalo. Ja też niezbyt. Nie chciałbym, żeby mnie taki kurwa los tak pokarał. No ale jej... Tej outfit jest bardzo, bardzo, bardzo fajnuchny. Dwie rąsie jakby wyrosły. O kurwa. No nic. Nie ma co podziwiać, robota czeka, trzeba cisnąć dalej, prawda? Więc tu więcej nie ma. O, Nation. A z Shoguna żeśmy prawie wcale nie postrzelali. No w sumie dobrze. Peski zawsze się przydadzą.
No, bardzo dobrym posunięciem było tutaj krytyki wpierdzielić, to jakby odepchnięcie i tym podobne rzeczy. Okej. Okay. Profituje to i mocno. Rachel, widzę, ma bardzo dobre aspiracje do tego, żeby zostać wujciem Nemciem. Maybe they're just using whoever they can. Right now, we need to worry more about getting this ship operation. Czyli twierdzi pan, panie Parker, że Rachel została z łapanki jakby wzięta. No też mi się tak wydaje, że jest nieświadomą ofiarą tutaj tego wszystkiego. Jak nie jedna ofiara w uniwersum Resident Evil. Gary, move out, let's go w dół. Proszę, kulturalnie. Hear something. Straight into the depths of hell. Yupikaj! W ten oto właśnie sposób zakończyliśmy sobie epizod numer 4. Bardzo mi się podobają te tekściorki, które rzucają właśnie bohaterowie, te cytowanie Dantego, tak, i prosto w otchłań, piekielną wręcz otchłań. Ach. Robi to klimacik, bez wątpienia. Dobrze, rezydenci zła, jeśli dotrwaliście do tej minuty, zostawcie hashtag Rachel oczywiście w sekcji komentarzy, będzie mi bardzo z tego powodu miło. Ja tymczasem żegnam się standardowo oczywiście z wami i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcineczka z gry Resident Evil Revelation oraz poszukajcie coś dla siebie na kanale Resident Evil Polska. Odsyłam również was do naszych mediów społecznościowych, gdzie znajdziecie bardzo wiele ukrytych smaczków z uniwersum Resident Evil i nie tylko. Do usłyszenia, do zobaczenia, bye, cześć, hej!